Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Są takie historie, są takie opowieści, o których nawet nie wiemy, że nam brakowało, aż do chwili, kiedy je przeczytamy. I dzisiaj mam dla was, słuchajcie, taką właśnie powieść. Na północ od Okinawy Wiesława Rybskiego, naszego polskiego autora, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Poligraf, to jest świetna sensacja, pełna akcji, coś świetnego. Zabieram was dzisiaj, słuchajcie, na Daleki Wschód, a w zasadzie do Japonii, a jeśli chcemy to uściślić, to do wybrzeży Japonii i tam poznacie, słuchajcie, Nela Duhanda, czyli bohatera serii powieści Wiesława Rybskiego. Miłośnicy takich autorów jak James Patterson albo Lee Child będą bardzo, bardzo zadowoleni. Nel Durand, młody prezes wielkiej francuskiej firmy w Toulonie, dopiero co przejmuje swoje obowiązki, ale już świetnie czuje się w roli szefa. Tak się składa, że nowe obowiązki i idące za nimi interesy kierują go na Daleki Wschód, do Japonii, na Okinawę, do wybrzeży Japonii, gdzie znajduje się platforma, która zajmuje się wydobywaniem energii według wyjątkowego systemu zwanego OTEC. Platforma teoretycznie jest amerykańska, stacjonują nawet na niej Marines, ale jednocześnie prowadzone są na niej badania przez japońskich specjalistów. Nel Duhon ma wziąć udział w sympozjum dotyczącym wydobywania energii, które odbędzie się właśnie na owej platformie, ale wtedy dochodzi do zaskakujących wydarzeń. Ktoś zabija dowódcę platformy i próbuje zatopić całą konstrukcję. Co takiego kryje ta platforma, że komuś zależy na jej zniszczeniu? Wiesław Rybski mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie ogromnie pozytywnie, dlatego że ktoś jutro mógłby wziąć jego powieść, przerobić ją na film, na scenariusz. To jest gotowy scenariusz filmowy i nikt by się nie zorientował, że autorem powieści jest właśnie polski autor. Na północ od Okinawy jest tak uniwersalna, jest tak kosmopolityczna, jest tak doskonale osadzona w czasie i w miejscu, że spokojnie można właśnie stworzyć z tego sensację, film sensacyjny, oparty na pewnych klasycznych, sensacyjnych wzorcach, to by się sprawdziło doskonale. Sama uwielbiam takie klasyczne sensacje, w których mamy przystojniaków, w którym wszystko uchodzi na sucho, otoczonych pięknymi, pewnymi siebie kobietami, do tego intrygi, spiski, CIA, jakieś kasyna, bogactwo, blichtr, szampan się leje. Ja takie filmy uwielbiam i powiem wam, że takich historii brakuje również w naszej literaturze. Tym bardziej takich lekkich powieści sensacyjnych, właśnie zabawnych, z humorem, lekko takich bondowskich, z seksapilem, gdzie faceci i babeczki podrywają się bezwstydnie i nic komu do tego, dlatego że wszyscy są piękni i bogaci, właśnie szampan się leje i wszyscy są radośni i szczęśliwi, a wokół dzieją się jakieś dziwne, niepokojące rzeczy. Takim tytułem jest właśnie Na północ od Okinawy i taka jest cała seria z Nelem Durandem i pochłania się tylko z narastającą fascynacją. Mamy tutaj fantastyczne lokacje opisywane ze znawstwem tematu, o czym za chwilę wam opowiem, takie, które przyciągają takie towarzystwo i intrygi, że głowa mała. Kto przepada za sensacją w duchu Jamesa Pattersona, jak już wspominałam, albo Lee Childa, ten w Wiesławie Rybskim znajdzie autora na ich miarę, a w zasadzie autora o niebo lepszego, tak, zwyczajnie lepszego. Na północ od Okinawy to jest moja pierwsza przygoda z Wiesławem Rybskim, pierwsza przygoda z Nelem Durandem, ale już za chwilę sięgam po kolejny tom i również wam o nim opowiem. Jeśli kochacie sensacje, jeśli lubicie sensacje, lubicie takie męskie, porządne, klasyczne, sensacyjne opowieści, łapcie, sprawdzi się, będziecie zadowoleni. A teraz dorzucę wam taką ciekawostkę o autorze, bo jeśli myślicie, że Nel Durand i jego otoczenie jest fascynujące, to co powiecie o samym Wiesławie Rybskim? Jego specjalizacją już od lat 60. jest, słuchajcie, inżynieria chemiczna i teoria inżynierii chemicznej i tej właśnie specjalizacji poświęcił całe swoje zawodowe życie i robi to już od początku swojej kariery. Podróżował i pracował dosłownie chyba na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Cyprze, w krajach azjatyckich, ale to właśnie Daleki Wschód go przyciągnął swoim nieziemskim, egzotycznym urokiem i do tego jeszcze pionierstwem właśnie w dziedzinie technologii. Hongkong, Singapur, Malezja, Japonia, to właśnie tam swoje interesy od lat prowadzi Wiesław Rybski, to właśnie tam również interesy prowadzą jego bohaterowie i to jest diabelnie fascynujące, no musicie powiedzieć. A na zakończenie poradnik czytelnika, który pomoże wam podjąć wybór, czy
na północ od Okinawy Wiesława Rybskiego. To jest wybór lektury dla Was, czy będziecie czekać na nią w księgarniach, czy będziecie polować na nią w bibliotece. To powieść sensacyjna, pełna akcji, wypełniona po brzegi pędzącą na łeb na szyję fabułą. Jednocześnie trzeba pamiętać, że to jest kolejny tom serii o Nelu Durandzie, ale jak to bywa z seriami sensacyjnymi, nie trzeba tych powieści czytać po kolei, dlatego że w kolejnych tomach mamy tak lekko zaznaczone, co tam się wydarzyło w przeszłości, ale tak nie do końca, wystarczy na tyle, żeby się połapać, ale również nie ma znaczących spoilerów. A dla kogo jest ta powieść? I tutaj zaskoczę chyba wszystkich, bo nieczęsto mówię o tym na kanale, ale tym razem jest to powieść taka typowa dla męskiej widowni, przede wszystkim dla męskich czytelników. To właśnie mężczyznom się najbardziej spodoba Nel Durand i jego piękne kobiety, które go otaczają, ale jednocześnie babeczkom, które kochają sensacje, tak jak chociażby ja, również ta książka przypadnie do gustu. A ze spraw praktycznych ta powieść ma około 500 stron, jest wypełniona akcją po brzegi, to nie jest takie 500 stron pitu-pitu, tutaj macie naprawdę, naprawdę mięsistą, porządną akcję, sensację, która sprawdzi Wam się na kilka zaczytanych wieczorów. Uwielbiam odkrywać porządnych polskich autorów i takim pisarzem zdecydowanie jest Wiesław Rybski. Porządna sensacja to jest to, co zdecydowanie spodoba się facetom w mojej rodzinie. Będę te książki podrzucać. Już następny tom na mnie czeka. Zapraszam Was, słuchajcie, na bloga po jeszcze więcej tej powieści. Zapraszam Was również na media społecznościowe. Zapraszam Was wszędzie, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!